siedmioma górami, za siedmioma lasami, za 500 górami, za 70 górami, za 70 lasami istnieje Tartar, czyli podziemne królestwo umarłych, w którym nie ma znaków drogowych, ani też żadnych tablic informacyjnych. I na to niestety nic nie poradzimy. A teraz do rzeczy. Orfeusz był jednym z najwybitniejszych muzyków swoich czasów. I na pewno byłby notowany na listach przebojów, gdyby wtedy istniały. Być może odziedziczył talent po swoich rodzicach. A wiesz, słyszałam pewną plotkę, że ojcem Orfeusza był sam boski Apollo, a matką prześliczna muzyka Lyoko, opiekunka poety. A wiesz co, ostatnio kupiłam sobie taką całkiem fajną kartę w stroju. Jak już wspominałam, Orfeusz był wybitny muzyk. Kobiety na jego widok dostawały małpiego rozumu. Albo czegoś takiego. W każdym razie nie wyglądało to za bardzo normalnie. Natura obdarzyła go 4-oktawowym głosem i słuchem absolutnym, które było też czasem jego obręgą. Wyobraźcie sobie, mordercze ptaki z tym walizie zawsze skrzeczały mu w kredur. Nigdy nie rozstawał się też ze swoim ukochanym instrumentem, z którego potrafił wydobyć wprost niebiańskie dźwięki. Orfeusz! 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 Lecz dla Orfeusza liczyła się tylko jedno. Nimfa drzewna Eurydyka. Dryada uwielbiała muzykę i gdy tylko usłyszała Orfeusza, pokochała go całym sercem. Thank you.
spał, nie jadł. Nie mógł się. Nie odzywał się ani słowem. Marnie w oczach. Nie pomogła mu ani Melisa, ani herbatka z wynawca. Pozytywu też nie. W końcu jednak postanowił podjąć prawdziwie ludzką decyzję i odnaleźć ukochaną. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Hej, mój drogi, tu jest tarka. Państwo cieni, kraina umarłych. A ty sobie śpiewasz? Ale Orfeusz musiał przyznać. Alceber musiał przyznać, że Orfeusz śpiewa ładnie, nawet bardzo. Nagle Orfeusz stanął na brzegu rzeki Styx i przerażająco czarna woda sunęła wolno przez krainę umarłych, a na jej drugim brzegu stał pałac Hadesa, władcy Tartaru. Tylko on mógł spełnić prośbę Orfeusza. Co ty tu robisz? Ty jesteś Haron Przewoźnik. Czego tu szukasz? Przewieziesz mnie na drugą stronę. Bardzo chętnie, ale dopiero kiedy umrzesz. Nie mogę umrzeć, gdy pożądam. Ale bez zapłaty cię przecież nigdzie nie zabiorę. Przerwę, oczyste oczy, zielone. Dobrze, 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 cicho. Zabiorę cię na drugą stronę. Na Zeusa gromu władnego, nikt mi w tym piekle nie pomagał. Przepraszam, ja do Hadesa. Hades, chodź tu. Persefono, co to za człowiek? Co on tutaj robi? Hades, tyś nie mądry. To przecież Orfeusz. O boski królu podziemia, przywróć do życia moją żonę Eurydykę. Bez niej żyć nie mogę. Proszę! Nie za dużo żona. Orfeuszu, zaśpiewaj mi coś. Laskotek na potek i wróga, i wróga. Hadesie, zwróć mojego kochanu. Wiesz, że zawsze szanuję twoje zdanie, ale to sprzeczne z prawdą. Hadesie. Dobrze, już dobrze. Przestań się maskarać. Zgadzam się, ale postawię ci Orfeuszu jeden warunek. Gdy będziesz wracał, nie możesz ani razu spojrzeć na Eurydykę. Jeżeli się odwrócisz, twoja ukochana zniknie na zawsze. Co tylko zechcesz, panie. Dlaczego mu tak krótko? Nie sprawiedliwie. Och, Eurydyko, jak dobrze czuć, że jesteś tuż za mną. Orfeusz, tak za tobą tęskniłam. Ludzie, co to ma być? Przecież tu nie ma żadnej akcji. Jakieś romantyczne dyrdymały, zasnąć można. Gdzie dynamika, akcja, kinogrozy, dramat, pot, krew, łzy. Dzisiejszy widz to inny widz. Ja bym to zrobił lepiej. Państwu już dziękujemy, proszę sobie usiąść. Orfi 2.0. Scena 8, ujęcie 57. Orfeusz myślał, że najgorszy już za nim i w pewnym sensie miał rację. Orfeusz! Tak. A daleko jeszcze? Nie wiem. Orfeusz! Tak. Bo ty mi już nie pomóż. Eurydyko, szedłem na ciebie do piekła.
kwiatków, no... Mogłeś chociaż kwiatki przynieść. Orfeusz, ty mi nigdy nie kupujesz kwiatków. To kochasz mnie, czy nie? Oczywiście, że cię kocham. Ale patrz na mnie, jak do ciebie mówię. Ale tylko zrozum, Hades, zabronię mi się na ciebie patrzeć. Aha, to teraz kumple są dla ciebie ważniejsi, tak? Dobry, tylko Hades to nie jest mój kumpel, ja go właściwie nie znam. Aha, to teraz ludzie, których właściwie nie znasz, są ważniejsi ode mnie. Oby tylko wszedłem do tydzień, jestem zmęczony. Może zagrałem sobie na zabicie czasu. Derek, goni mnie! Dobry, tylko to jest piekło. Ale wiesz co? Ty strasznie niewychowany jesteś. Niby taki inteligentny, utalentowany, ale kobiety puścić przodem to już nie potrafisz. Eurydyko, zrozum, Hades. Hades, 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 ciągle tylko ten Hades. A może to jest ta Hades, co? Ja was znam, wy wszyscy mężczyźni jesteście tacy sami, tacy sami. Raz sobie kobieta umrze, na chwilę, a wy już nowej szukacie. Eurydy... O cholera. Halo? Tak? To chyba do ciebie. Halo? Persefona? Tak. Orfeusz? Śpi. Odsypia wczorajsze opole. No, było w końcu, no. Miało nie być, potem coś mówili o Kielcach, no ale w końcu było. Koncert? Jaki koncert? Za ile? Za godzinę w Hades TV? To już go budzę, muszę się wścieknie. Ościu, wstawaj, stracisz kontrakt! Dzwonili z Hades TV, za godzinę masz granie. Śniadanie? Schodzić na śniadanie? Na śniadanie kubeł zimnej wody, wstawaj, za godzinę koncert. To biegnie, potrzebuję wyrzucić. Moich fanów właśnie na mój widok żona. Leja, mieszkam, leje Dominika. O!